Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Technologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zwierzęta narażone na stres i nie mające możliwości wyładowania napięcia wytwarzają tak zwane stereotypie, które chronią je przed chorobami stresowymi. Stereotypie to proste, zrytualizowane, często powtarzające się czynności wykonywane przez zwierzęta pozbawione celu i nie prowadzące do zaspokojenia faktycznych fizjologicznych potrzeb organizmu. Do stereotypii mogą prowadzić czynniki żywieniowe, na przykład rzadko organizowane opasy i nieodpowiedni skład paszy u koni i bydła. Zbyt duża koncentracja składników odżywczych u koni, bydła i świń. Spadek udziału włókna surowego w paszy koni, świń i bydła. Spadek ilości pokarmu, skrócenie czasu opasu, spadek wypełnienia przewodu pokarmowego, wzrost uczucia głodu u zwierząt oraz zły poziom soli kamiennej w paszy dla cieląt i świń. Przykładem stereotypii u koni jest obgryzanie żłobu, poidła, rzucie drewna, połykanie powietrza, tak zwana łykawość, chód wokół boksu, przestępowanie z nogi na nogę, tkanie, wyginanie szyi, kołysanie głowy z boku na bok. U świń stereotypia przejawia się rzuciem uwiązów, łańcucha, obgryzaniem ogrodzenia, lizaniem ścian, rzuciem drewna z legowisk, zabawa różnymi przedmiotami, w kojcu, uderzanie głową o ogrodzenie. Natomiast u psów występuje rzucie kończyn, lizanie się, bieganie w koło, łapanie własnego ogona, skakanie w miejscu, bezruch, rytmiczne szczekanie, autoagresja, odgryzanie własnych kończyn, warczenie na widok własnych tylnych łap. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.